Jolu, witam Cię serdecznie. Więc mam do Ciebie pierwsze pytanie. Czym dla Ciebie, według Ciebie, jest kobiecość? Dla mnie kobiecość to wydaje mi się, że to jest to wnętrze. To jest ta wewnętrzna radość, wewnętrzny spokój i wewnętrzny uśmiech. Oczywiście ta wizualna część, to piękno zewnętrzne też jest ważne, ale najważniejszy jest ten wewnętrzny uśmiech. Jeżeli kobieta, ale to już mężczyzna, jeżeli ma ten wewnętrzny spokój, taką wewnętrzną radość w sobie, to ona zupełnie inaczej funkcjonuje w świecie. Ona jest lepsza dla, w ogóle dla otoczenia, dla rodziny, wbrew pozorom nawet, bo wydaje nam się, że ten egoizm, bo to jest egoizm, ale ten pozytywny, wydaje nam się, że ten egoizm jest niedobrze postrzegany. Ale w momencie, kiedy my mamy sobie tą radość, my skupiamy się na swoich potrzebach i realizujemy swoje potrzeby, to jesteśmy automatycznie lepsi dla siebie, lepsi dla rodziny, dla swoich partnerów, dzieci, przyjaciół. Jesteśmy w stanie więcej im wtedy dać. Jakby się nazwała tą wewnętrzną radość? Co to dokładnie jest? Cieszymy się z tego, co robimy, z tego, jakimi jesteśmy ludźmi, akceptujemy siebie, akceptujemy to w ogóle, jakim jesteśmy. Kiedyś tak nie było, a teraz mam takie sytuacje, nawet zresztą z moim bardzo dobrym przyjacielem, którego poznałam kilka miesięcy temu. I my ze sobą nie rozmawialiśmy, ja podeszłam gdzieś tam do swoich znajomych, z nim się przywitałam, tylko powiedziałam, jak mam na imię, pożegnałam się ze swoimi znajomymi i wyszłam. On mi później odezwał się do mnie na Facebooku i powiedział: Jezu, ja nie wiem, jak Ty to zrobiłaś, ale miałam ochotę po prostu Cię poznać. I on sam nie jest w stanie określić, o co chodziło i jak to się stało, ale wydaje mi się, że właśnie ta pewność siebie, to wewnętrzna radość i postawa, pozytywne podejście do świata i do ludzi, to chyba jest klucz do tego. W ogóle jak rozdzielisz męskość i kobiecość? To jest trudne pytanie. To wszystko, ostatnio się zastanawiałam nawet, jak środowisko na nas wpływa. Bo to wszystko jest uwarunkowane przez środowisko tak naprawdę. Zastanawiam, ile osób tłamsi w sobie pewne cechy tylko dlatego, że bo mama coś źle powie, bo sąsiad coś będzie miał złego na myśli. Bardzo cienka granica między tym. Bo nagle się okaże, że ten mężczyzna rzeczywiście ma tą wewnętrzną radość, jest wrażliwy na przyrodę, wrażliwy na piękno otaczającego świata i nagle jest tłamszony, bo mówi: kurczę, no zachowujesz się jak baba. Nie oznacza, że ten mężczyzna jest na przykład homoseksualistą. W żaden sposób. Ja mam znajomych, którzy z którymi się świetnie czuję, bo mówię: kurczę, zobacz, jak dzisiaj pięknie księżyc świeci. I to jest piękne, ale społecznie rzeczywiście jeszcze to nie jest akceptowane, tak mi się wydaje przynajmniej. Mężczyzna powinien być męski, mężczyzna powinien być zdecydowany, konkretny, a wrażliwość jest raczej domena kobiecości, domena kobiet. Czyli kobiety powinny być wrażliwe, tak? Jakie jeszcze powinnyśmy być? Wrażliwe na to, na nas przede wszystkim, wrażliwe na nasze potrzeby, ale też wrażliwe na piękno otaczającego nas świata. To zdecydowanie, ale powinniśmy być też odważne, powinniśmy znać, mieć swoje zdanie przede wszystkim, bo to też jest istotne, chociażby w biznesie. A kiedy Ty poczułaś się tak naprawdę, Jolu, kobietą? Co, jeżeli chodzi o taką fizyczną stronę, to gdzieś cały czas o tym wiedziałam, ale może nie potrafiłam tego przekazać, nie potrafiłam tego określić, ale jeżeli chodzi o taki moment przełomowy, to chyba były studia. Zaczęła się przygoda z fundacją studencką, w której działałam. Ludzie zaczęli doceniać to, w jaki sposób pracuję i to, co robię. Automatycznie podnosiła mi się pewność siebie i poczucie swojej własnej wartości, co powodowało, że nagle ludzie zaczęli dostrzegać też mnie pod innym kątem, czyli bardziej tej kobiecości, bardziej atrakcyjności, tej fizyczności trochę. I wydaje mi się, że wtedy był taki moment przełomowy. Oczywiście cały czas nad tym pracuję, ale to był chyba taki moment przełomowy, gdzie rzeczywiście zaczęłam ja doceniać to, że oprócz tych takich, oprócz mojej pracy, którą byłam w stanie dać i oprócz tego, co robię, jestem też kobietą. I to atrakcyjną kobietą. Co powoduje, że jesteś atrakcyjną kobietą? Pewność siebie i to, że moje walory potrafię też pokazać. Jakie walory? Nogi. Nogi i biust.
Tak, to są moje atuty, zdecydowanie, jeżeli chodzi o tą fizyczność. Znowu jest społeczny oddźwięk jest taki, że nie powinno się. Z jednej strony mówi się, że kobiety nie powinny chodzić w spodniach, bo to jest takie męskie, ale z drugiej strony, jak kobieta ubierze troszeczkę zbyt kusą spódniczkę, no to już jest ten społeczny oddźwięk troszeczkę, że to jednak nie wypada. Z dekoltem to też jednak nie wypada. Nie mówię o spotkaniach biznesowych, a takich spotkaniach towarzyskich, no jednak nie wypada zbyt dużym dekoltem wychodzić. Ciężko jest mi powiedzieć, że ta osoba jest bardziej bądź mniej kobieca. Na ten element też się dużo więcej rzeczy składa. To nie jest tylko atrakcyjność fizyczna, ale też pewna subtelność, właśnie pewna wrażliwość. A ciężko jest ocenić na pierwszy rzut oka osobę, czy jest wrażliwa, czy jest subtelna, jak się zachowuje w towarzystwie, na przykład na spotkaniach towarzyskich. Nie chcę naprawdę oceniać z zewnątrz, chociaż wiadomo, jeżeli widzę kobietę rzeczywiście z okrągłymi kształtami, no to nasuwa się taka pierwsza myśl, kurczę, no świetna, naprawdę jest piękną kobietą, ale ciężko mi oceniać to, co ma w środku. Bo bardzo często są kobiety naprawdę zjawiskowe, które mają tak niskie poczucie własnej wartości, że one w ogóle nie potrafią nawet funkcjonować w życiu. Bo nie doceniają siebie, nie doceniają tego swojego piękna. Bo w momencie, kiedy my doceniamy to, my podwyższamy sami już sobie, akceptując siebie, podwyższamy swoją pewność siebie i swój poziom własnej wartości, to gdzieś tam, nawet powiedziałabym, te nasze niedoskonałości, one się gubią albo stają się też naszymi atutami. Czymś, co nas, powiedzmy, wyróżnia z tego wszystkiego. Ale wszystko zależy od tego, czy my akceptujemy siebie. Jak budowałaś właśnie to postrzeganie kobiecości jako taka mała dziewczynka, jako mała Jola? Byłam po prostu sobą. Nie było osób, nie było kobiet, które chciałabym naśladować, którymi chciałabym być. Tak mi się wydaje, że dużo pracowałam. Moja mama też była taką, jest w zasadzie panią domu, która się opiekowała domem. Gdzieś ten obraz mojej mamy siedział w głowie i raczej w tym kierunku. Raczej myślałam, że moja przyszłość to jest, przynajmniej na początku, moja przyszłość będzie związana z tym, że oczywiście będę pracować, ale będę prowadzić dom, dzieci, małżeństwo. Ja od zawsze chciałam coś osiągnąć. I to już później sukcesywnie się zmieniało. Już na boczny plan odchodziły raczej rodzina. Na boczny plan odchodziło takie stereotypowe życie. Jestem po prostu sobą. Teraz jestem 25-letnią, atrakcyjną kobietą. Pewną siebie, z już dużo większym poczuciem własnej wartości. I jestem po prostu sobą. I to naprawdę działa. Tak jak jeszcze wcześniej powiedziałam o tym przyjacielu, który mi powiedział, że nie wie, jak ja to zrobiłam. A on mnie chciał po prostu poznać. Miałam też taką sytuację, że na ulicy zaczepił mnie przystojny mężczyzna pod pretekstem zapytania o godzinę. I gdzieś tam później w rozmowie wyniknęło, że tak naprawdę nie chodziło o godzinę. Powiedział po prostu, nie wiem, jak ty to zrobiłaś, ale jak ja cię zobaczyłem, chciałem cię poznać, miałem ochotę cię poznać. I teraz takie sytuacje się zdarzają, a kiedyś ja widziałam, jak ludzie przechodzili koło mnie, mijali mnie. Ja widziałam te spojrzenia i ja wiedziałam, co oni myślą, co jest absurdem w ogóle. Wiedziałam, co oni myślą. Wiedziałam, że na pewno myślą, że jestem źle ubrana, na pewno myślą, że jestem za gruba, za mała, cokolwiek. Tak było. A teraz naprawdę kocham ludzi, uwielbiam z nimi rozmawiać i nie mam problemu z tym, żeby porozmawiać z mężczyzną bardzo atrakcyjnym, gdzie w życiu bym się wtedy na to nie odważyła. Albo bym wręcz uciekała od takiej sytuacji. A gdybyś miała określić ten moment, ten punkt, ten jakby jedną rzecz, która spowodowała tą zmianę. Co to było? To klik. Poznanie mojego przyjaciela aktualnego. On zauważył we mnie po prostu dobre cechy i on zaczął mi o nich mówić. Ja w pewnym momencie, jak on zaczął mi o nich mówić, ja zaczęłam je objawiać. I to się nakręcało i tak to wyglądało. Bo w momencie, kiedy ty mówisz komuś o jego pozytywnych cechach, to on zaczyna je objawiać. I tak też jest z negatywnymi. Jeżeli mówisz komuś o negatywnych cechach, czasami mimo tego, że oni ich nie mają w ogóle, to oni zaczynają automatycznie je objawiać. Jak ty określasz właśnie kobiecość, seksualność? Czym dla ciebie jest seksualność? Przychodzą mi na myśl tak naprawdę dwa aspekty tego wszystkiego. To w jaki sposób my, jako kobiety,
tą seksualność określamy i to w jaki sposób mężczyźni to określają. Bo mówi się, że to mężczyzna bardziej pragnie seksu, że jeżeli kobieta jest taka, powinna być przynajmniej taka bardziej spokojna, ułożona, jeżeli ona mówi o seksie, no to już też troszeczkę nie wypada. Bardzo często zdarza się tak, jak rozmawiam z ludźmi, że oni nie są otwarci na te sprawy. Nie potrafią o tym rozmawiać. Nie potrafią rozmawiać o swoich potrzebach tak naprawdę. Tak naprawdę na seksualność to wpływają różne kwestie. I ta przyjaźń, to wzajemne zaufanie, akceptacja siebie i wtedy jakby nie ma, jakby to powiedzieć, problemu z tą seksualnością. Jesteśmy, jak słuchałam wywiadu z Madzią, no mówiła w pewnym momencie, że ma pewien dyskomfort stanąć przed lustrem nago. W momencie, kiedy my akceptujemy siebie, w momencie, kiedy nasz partner nas akceptuje, to wydaje się, że te bariery zaczynają opadać, już troszeczkę zaczynają się zmniejszać. A drugim takim aspektem, który mi się nasuwa, to jest, że chyba ta seksualność jest też trochę takim elementem, który też podnosi naszą wartość siebie albo ją obniża. Bo wyobraźmy sobie tę sytuację w małżeństwie, jeżeli mężczyzna jest zainteresowany kobietą, to jest, kurczę, no wow, super, podoba mu się, jest okej, okay, ale nagle, kiedy mężczyzna traci to zainteresowanie, to zaczynamy się zastanawiać, no, ale dlaczego? Dlaczego on się jest zainteresowany? Może coś ze mną jest nie tak? I w tym momencie nasza wartość, nasze poczucie własnej wartości spada i bardzo często kobiety w tym momencie szukają gdzieś na zewnątrz, poza małżeństwem, potwierdzenia tych wszystkich aspektów. Potwierdzenia swojej seksualności, potwierdzenia swojej kobiecości, swojej atrakcyjności. Jolu, z jaką intencją przyszłaś tutaj na ten wywiad? Na początku, jak mnie zapraszałaś po raz kolejny, kurczę, no przyjdę, bo bardzo Cię lubię i bardzo Cię szanuję za to, jakim jesteś człowiekiem, za to, co robisz. Ale później zacząłem się zastanawiać w ogóle, co powiedzieć i nad tym tematem, to okazało się, że to jest bardzo dobry moment, żeby powiedzieć o tym, o tych zmianach, powiedzieć, co się zmieniło. Mówimy o tym, to też siebie utwierdzamy w tym jakie zmiany nastąpiły. I coś w tym jest. Że w momencie, kiedy przekazujemy to, to nabiera większej mocy. I mówimy, wow, no rzeczywiście, dużo się zmieniło. I to był chyba dobry moment na to, żeby o tym powiedzieć. Mhm. No to teraz wybiegnijmy w przyszłość. Myślę, jaką kobietą Ty siebie widzisz? Pewną siebie. Pozytywnie egoistyczną. Z dużym poczuciem własnej wartości, ale przede wszystkim też ciepłą. Bo jestem osobą, która uwielbia ludzi. Rodzinną też na pewno. Ale poukładaną, zorganizowaną, która potrafi łączyć to życie zawodowe z życiem osobistym. Dziękuję Ci, Jolu, za wywiad. Ja również.